razem z klasą. Hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak zawsze. Kontynuujemy naszą przygodę z Days Gone. Nagrywałem sobie przed chwilą The Walking Dead. Stwierdziłem, że hej, muszę jeszcze postrzelać zombiaki. Brzmiało jak strzały, ale to były świrusy. Także co, lecimy do Żelaznego Majka, ha? Zobaczymy, co tu się wyprawi, co tu się wydarzy, co tu się będzie działo i w ogóle, co nam powiedzą. I mam nadzieję, że tym razem mi się gra nie zatnie, bo ostatnio to bardzo często robi, zdecydowanie za często. Chciałem sprawdzić, co u ciebie. Chciałem sprawdzić, co u Boozera, nie udawaj. Zapytać, czy ty czegoś nie potrzebujesz, znaczy się do szpitala. W zasadzie to wszystko się nam kończy. Mogę robić bandaże na bieżąco, mam taką zdolność, super, że mogę i bandaż, jeden, drugi, trzeci, czwarty, widzisz, mogę tak robić. Wy też o tym wiecie. Co to jest? Nóż listona? Tak, podczas wojny secesyjnej używanego podczas operacji polowych. A co chodzi? Operacji? No wiesz, kiedy nie było znieczulenia albo laudanum. Zapisałam ci, gdzie możesz znaleźć coś takiego. To broszura z punktu informacyjnego Sherman's Camp. No to miejsce aż roi się od filusów. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, no i... Dzięki. To ja dziękuję za pomoc Boozerowi. Chętnie przygarnę jakąś amunicję albo części do motocykla. Znaleźć nóż listona. Idź do... Kurwa, nóż listonosza. Aha, dobra. I Sherman's Camp. Będzie się tam działo. Czasem tak sobie myślę, co z tymi świrusami, wiesz? Otwierać. Spróbujemy sobie najpierw tą strefę tam oczyścić. Bo to jest po drodze i zobaczymy co tam będzie. W ogóle ładnie, to jest taki zupełnie inny klimat, taki bardziej... O Jezus Maria. Jest ktoś na tym kanale? Brian. Tak, tu był Brian. Wciąż masz nasze radio, dobrze. Okej, słuchaj, spróbuję ci pomóc. Dowiedzieć się czegoś o tej kobiecie. Miło. Sara Whittaker. Umieściłem ją w waszym helikopterze tamtej nocy. Tak. Wiem, dobrze. Ale najpierw musisz coś dla mnie zrobić. Ja muszę dla ciebie coś zrobić. Chcesz czegoś ode mnie? Słuchaj, twoje radio ma cyfrowy wyświetlacz. Wyślę ci zakodowaną wiadomość. Współrzędne. Spotkajmy się tam. No dobra, czekajcie, muszę sobie tylko mapę szybko otworzyć. Bez dyskusji, dobra? Jak poprzednio, wszędzie naokoło będą żołnierze Niro. Nie da się zauważyć. O'Brien bez odbioru. Copeland do St. Johna, zgłoś się. Dick, jesteś tam? A, no, siemaneczko. Co tu się wyprawia, się? Niech zgadnę. Masz dla mnie jakieś zadanie? A, dobra. Padnę jak będzie okazja. Mam cię. A wy jesteście ze mną, czy niekoniecznie? Chyba jednak niekoniecznie. Co wy ode mnie chcecie? Cześć, Tucker. Masz dla mnie robotę? Dobra, to wpadnę do was, bez odbioru. Jeszcze nie koniec chyba, nie? Wszyscy mają dla mnie nagle robotę w ogóle, o co chodzi, nie? Kto to jest? Nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Na kwipunek pen, ale musimy... Jebane gniazdo, musi być gdzieś blisko. Musimy sobie gniazda spalić. Blisko gniazda. Dobra, mamy to. Trzeba je spalić. Spróbujmy ich wystrzelać, co? Jak wyjdą zaraz. Płaść do środka. Ale po dźwiękach wnioskuję, że to nie koniec. Jeszcze jeden.
Dobra. Tam jest następne w tamtym budynku. Chociaż tu jest jeszcze chyba niespalone wszystko. Co, byłyby dwa gniazda w jednym tym? Czy to jest po prostu strefa? O, oczywiście, że tak. Dzień dobry. Goddammit. Musimy znaleźć sobie jakąś szybszą broń. Zdecydowanie szybszą. Co to jest? Złom, ekwipunek pełen. Przeszukam jakiegoś typa i wyciągłem z niego złom. Uroczo. Mapa. Szkoda, że mam motocykl tak daleko. Ale trudno. Wypal wszystkie gniazda 2 na 3. Dobrze, zajebiście, czyli to nie... To jest ostatni budynek. Niech mi ktoś powie, gdzie jest to trzecie gniazdo. Zawidentnie tutaj, gdzieś w pobliżu. Przynajmniej tak bym strzelał, że ono jest gdzieś tutaj w pobliżu. Mam taką nadzieję, że ono jest gdzieś tutaj. Nie będę musiał gonić jak głupi i szukać go. Zwłaszcza, że się pojawia na samym dole, w prawym dolnym rogu, znacznik, żeby spalić gniazdo, więc ono musi gdzieś tu być. Muszę dostać się do środka. Gniazdo. O, ty gnoju mały. Tego się nie spodziewałem. R. Znowu w złym momencie. Odruch taki. Dobra, nice, mamy go. Amunicji nie mam. Szkoda. Kolejne. Czas je spalić. Dobra, palimy gnoja. Cyk. Teraz karabin potrzebuję, bo znowu wyjdzie masa tych gnojków. Chodźcie. Raz. Dwa. Tak to się robi. Jeden strzał, dwa trupy. To wygląda źle. Szmata, ekwipunek pełen. Dobrze. Czy ja mogę zrobić coś z tego, żeby mieć, wiecie, więcej rzeczy? Żeby móc podnosić rzeczy? Nie wydaje mi się, ale goddammit. Uleczmy się. Nie tym. Pokrzało cię, Dick? A nie, jeden nabój to. To tak nie będziemy robić. Dobra, tutaj gdzieś powinien być ten nóż niby. Jeżeli wierzyć temu, co nam Abby powiedziała. A właśnie, ja mogę zrobić przecież... Mogę czy nie mogę? Mogę zrobić, czekajcie. Goddammit, gro. Bomba różkowa. Nie, nie mogę. Przez okno też nie wejdę. Tędy nie wejdę. Tędy wejdę. Albo nie wejdę. Nie wejdę. Zmarnowałem dwie bomby. Zamknięte drzwi. Oczywiście, że są zamknięte. Jakżeby inaczej. To mi nic nie da. Tak nie dam rady. Jak ja to mam zrobić? Zamknięte drzwi. Tędy nie wejdę. W ogóle, czy bicie takim toporem, że to atakujmy, coś da? Na dach tego budynku mogę spróbować wejść i przeskoczyć. Tylko pytanie, jak wejść na dach tego budynku? Czy gdzieś znajdę jakąś drabinkę? Tak. Znajdę. Wejdź po drabinie. A jest tu coś leży, apteczka, zajebiście. Bierzemy. Serio, Dick. Chyba, że mogę w to sobie strzelić, tak o.
Ale to się powinno dać zrobić. Jakie to jest głupie. Ale powinna być opcja. Moim zdaniem powinna być opcja przeskoczenia. Wyjście ewakuacyjne. To tutaj. Mogę to otworzyć? W sumie niewiele zostało. Zajebiście. Wszystko rozkradli. A może akurat ten nóż to dalej jest. O. Pięknie. Nie skalecz się teraz. Nóż Listona. O to chodziło. Muszę oddać go Adi. Adi, sorry, Adi, nie Abi. Ciekawe czemu tak. No dobrze, mamy nóż, lecimy dalej, co? Adi, mam ten nóż, którego szukałaś. Dziękuję, Deacon. Nie masz pojęcia, jak bardzo go potrzebujemy. Dalej nie ogarniam po co on komu, ale... Do usług. Dobra, przeszukajmy sobie trochę bagażników. Dawno tego nie robiliśmy, amunicja nam się przyda, przynajmniej nie będziemy musieli kupować. KTS 400 Oregon. Ciekawe, czy te rejestracje w jakikolwiek sposób są prawdziwe. Zamknięte. Ciekawe dlaczego. Tutaj byli ci goście. Może tu się da wejść jakoś i coś tam znajdziemy fajnego w środku. Tędy na pewno nie. Tam jest w ogóle jakiś wyklejony pociąg. Porąbane. Tędy też nie wejdziemy. Co prawda to jest taki budynek... Co ty robisz, Deacon? Teraz skaczesz, a przed chwilą się nie dało. Wydaje mi się, że to jest taki budynek, że na pewno będzie coś z nim związanego. Zwłaszcza w takim mieście. Będzie jakaś misja pewnie, czy coś takiego. Zobaczymy. Ale tak bym strzelał. Przeszukajmy sobie tego misję. Bandaż, ekwipunek pełen. Czy ja mogę sobie... coś nowego zrobić? Nie mogę. Szkoda. No dobra, to wsiądźmy na moto. I mapa. Gdzie mam jechać? Z powrotem tutaj. Ale ja bym się chętnie przejechał jeszcze tutaj i zobaczył, co tam jest. Przynajmniej mamy strefę, wiecie, ogarniętą. Troszeczkę bezpieczniej tu będzie. Zatankujmy może, co? A Boże, czemu zawsze to jest inny przycisk? Zawsze nie trafię. Albo nigdy nie trafię. Who knows? Dobra. Zapalony, zalany i jedziemy dalej. Jestem ciekaw, co jest na tej farmie. Czy to będzie coś w stylu obozu pracy Tucker, czy... Napierdalać! Napierdalać! Kurde. Myślałem, że go odstrzelę jeszcze i zdążę ten, żeby dostać, wiecie, reputację. Ziomek, jebłeś mnie tym, łopatą. Ja tu mogę coś zrobić oprócz przespania się? Chyba niekoniecznie. Wcale wam pola nie zniszczyłem. Tylko wam się tak wydaje. Dobra, przejdźmy się tędy, górą. Będzie jakaś alternatywa, wiecie, odjechania po prostu drogą. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego przy okazji. Tam coś jest. Idziemy sprawdzić? Tutaj w ogóle wiszą. Co jest grane? Podoba ci się to? Zabije mnie. Szkoda. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale wygląda... strasznie. O ty kurwo. Teraz to musimy z głową zrobić. Bang. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Nic ciekawego tu nie ma. Przykro. Kwiatuszek tylko rośnie, ale kwiatuszek mnie nie interesuje w chwili obecnej. Jakaś jagódka. Po co komu jagódki? To było smooth and clean. Nice, to nam wyszło. Najwiście.
Są tutaj takie wolno biegające misie? I czy każdy miś będzie miał pasek zdrowia? Czy misie to jest taki, wiecie... Kolejny obóz łupieżców. Tak, widziałem jakie ma... macie plany. Chodźmy ich rozwalić, jak tu już jesteśmy. Nikogo nie widać. Bardzo przykre to jest. Nie mam tu mników do nich. Pistoletu mam, ale mam mało. A nie, dobra, jednak nie mam mało amunicji. Nie ma tragedii. Dobra. Nafta się przyda. Na pewno. Nafty nigdy za wiele. Ten obóz jest jednak dalej niż myślałem. Niepotrzebnie tak daleko motocykl zostawiłem. Ale... Pojebanych morderców. Nie mogę pozwolić, żeby któryś z nich uciekł. Tutaj ktoś jest. Okej, tam jest ziomeczek. Ale jego pistoletem stąd chyba nie zdejmę. Tak się obawiam. O, może być ciężko. Podejdźmy trochę bliżej. Zobaczymy, co się da zrobić, a może akurat... Wypatrzę jeszcze kogoś właśnie. Raz. Dwa. Schowajmy się tu. Czy ja mam... Mam. Dzień dobry. To się przyda, tylko muszę mieć... Czysty strzał. Właściwie, boję się, że nie trafię stąd. Słabo go widzę. Zaryzykuję i podejdę trochę bliżej. Dobra, powolutku, żeby nas nie wykryli. Cały czas palec na spuście, tam jest dwóch. Dobra, tego snajpera nie widzę niestety. Dobra, ważne, że oni mnie też nie widzą. Czy ja mogę podejść tu jakoś wyżej? Chyba nie, nie wydaje mi się. Tutaj, ale to jest za daleko, żeby iść. Jeden załatwiony. Do roboty. Widziałam kogoś. Dobra, dwóch mamy z głowy. Tu jest jeszcze przejście, nie widziałem. Zaraz ten snajper nie zauważył. Dobra. Ci chyba pojechali na tych motocyklach. Dobra, spróbujmy go zdjąć. Fuck my life, on mnie wykrywa. Widzę, czy to jest głowa tam, gdzie jest ten laser. Denerwuje mnie to. Szkoda, że się snajperką nie da oznaczać. Wrogów. Kurwa. Coś tu jest. Nie widzieć gaci mnie w plecy, co? Mam rację? A co wy na to? On nie żyje! Kto nie żyje? Jeden z naszych dostał! Nie wiem, o co wam chodzi.
O, za daleko. Trzy strzały z pistoletu z takiej odległości, żeby zabić. Stanowczo za dużo. Nadchodzą! Tylko wam się tak wydaje. Dobra. Już myślałem, że wszyscy. Dwóch? Wszyscy? Wszyscy. Koniec. Już po was. I co wy na... Nie, nie wszyscy. Czy się mapa świeci na czerwono? Fajnie. Zasrani mordercy. Cholera, patrol łupieżców. Ciekawe, czy mieli dwóch kolis jakiś. Mieli, oczywiście, że mieli bunkier. Oni by nie mieli bunkra. Goddammit. Oczywiście, że tu jest. Schodzimy. Wchodzimy niżej. Latarkę możemy zgasić. Myślałem, że on w zębach trzyma. Było spoko. Fajnie jakby tak, wiecie, tak trzymał latareczkę i pistolet. Była fajna opcja. Tutaj mapa i co jeszcze? I plany pewnie jakieś. Oznaczone. Nice. Wzrost zaufania, łowca obozów. Przepis na lepszą pałkę. No, całkiem nieźle. W sumie im się już raczej nie przyda. Lepsza pałka, ludzie. Dobra, mamy strefę lęgową odkrytą. Gdzie ona jest? Nad jeziorem. Tam, tamtą stronę. Dobrze. Są obozy Niro. Jeszcze będziemy musieli któryś odcinek poświęcić i zająć się nimi. Wiecie, przejechać się przynajmniej po kilku. I pozdobywać to, co tam jest, zwiększyć sobie ilość, nie wiem, staminy, życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz potrzebuję znaleźć wyjście stąd, dostać się do motocykla, póki nie ma świrusów w pobliżu. I lecimy do Adi. Tak, oddamy jej nóż. I zobaczymy, co będzie. Może jeszcze coś porobimy. Może skończymy. Who knows. Kill. Gdzie ja go zostawiłem? Tak daleko? Porąbany. Brakuje mi tu możliwości patrzenia na zegarek. Ewentualnie jakiegoś malutkiego, wiecie, pod przyciskiem jakiś mały zegarek by się pojawiał w tle. Nie trafiłem. Szkoda. Dobra. W tym razie lecimy do Ari. Tylko mapa, żebyśmy nie pojechali do... Dobra, testa. Żebyśmy nie pojechali do O'Briana, bo na to dzisiaj czasu nie mamy. Tego dziś nie chcemy robić. Tam jest jakaś wieża w ogóle. Nie, to jest góra taka śmieszna. Też się będzie trzeba tam wybrać. Wygląda zacnie. Oj, oj, tu jest zdecydowanie za głęboka woda. Dobra. Musimy jak najwięcej zaufania do żelaznego Majka zebrać, żebyśmy mogli motocykl ulepszyć tak na maksa. Jak tylko się to będzie dało. Wszystkich będziemy tu odsyłać, robić dla nich zlecenia i tak dalej, tak dalej. Oczyszczać te strefy lęgowe w pobliżu. Czy ja mogę cię przejechać? Nie mogę, szkoda. A w ogóle jakiś pytanik a propos jest obok. O, już trudno. Już jesteśmy tutaj. Chodźmy, zobaczmy, co się wydarzy. Misja główna w końcu to jest. Może porozmawiamy z Boozerem. Hej. Hej, hej. A, to chyba ten nóż, którego szukałaś. Bardzo ci dziękuję. A to pewnie pilnik do paznoki. Kurde, ludzka, może zdążę. Gdzie to jest?
Mapa mi tego niestety nie pokazuje. Mogę się tędy wydostać? Nie mogę, szkoda. Zdążę wyjechać. Otwórzcie mi, otwórzcie mi. Poczekaj chwilę. Odpowiedz. Jeżeli wierzyć mapie, to jest gdzieś tu. To są ci goście na górze? Niemożliwe. Niemożliwe. Możemy robić przysługi dla takich ludzi z obozu po prostu? Kurwa, no nie wyjadę tam. Gitarzysta, czyli tak, bo oni tam grają. Otwórz mu! Tylko nie pakuj się w kłopoty. Zrozumiałem. Gdzie oni są? Okej. Okay. Powinienem się bujać chyba trochę. Nie wiem. W sumie to jebać. Dobra, sprzedaj wszystko. Cyk. 3200 na 5. Słabo. Lecimy do kucharza. Nie wiem, czy mamy jakieś... Nie wiem, czy mamy jakieś mięso, ale... Nie pamiętam, jak mamy cztery. Może na coś polowaliśmy wcześniej. W ogóle, jakby się ryby dało łowić, to też było spoko. Kuchnia, zdaj. Hej, to ty jesteś? Nie. Sprzedaj wszystko. Cyk. Na razie nie mam więcej. Niewiele mi to dało. Szkoda. Szkoda, ale im więcej zleceń, tym lepiej. Moi kochani, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, komentarz, suba. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Uzupełnię jeszcze szybko przy was amunicję. Broń. Broń, zaopatrzenie, cyk, amunicja. Okej. Wszystko po kolei. Potrzebujemy tego. Tłumniki pokupujemy, wszystko. Dobra, moi kochani, dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem. Hej, hej. Thank you.